Witam Was, moje drogie australopiteki, w kolejnym specjale. Z tej strony Wasz ulubiony gierojst i pan Bandiera Gaming i w ramach kolejnej zapchaj dziury na moim kanale mam dla Was swego rodzaju analizę icebergu, którego stworzyłem byłem w czerwcu 2022 roku i którym to, opatrzon kilkoma nowymi wpisami, stał się podstawą do skompilowania tego kolejnego, stworzonego na pół gwizdka filmu. Zapraszam do oglądania. Tier 1. Pierwszym wpisem na onym niskich lotów icebergu jest utwór wcale znany, którym popularność swą zyskał dzięki zasamplowaniu wypowiedzi pewnej wielce politycznej persony, sławnego filantropa, prześwietnego kierowcy, powszechnie a pospolicie szanowanego kapitana, wicemistrza Polski w pływaniu oraz mistrza zbąszynia w klejeniu pierogów. Utwór ten powstawał w różnych odstępach czasowych między 2 a 18 marca 2022 roku i wydany został najpierw w postaci prawie instrumentalnej na singlu Otis, wersję, oraz wersji jako żydo finalnej na albumie Piosenki w umiarkowanym tempie, część druga, które ujrzał światło dzienne dnia 1 kwietnia 2022 roku. Nielichy był to zatem żart prima aprilisowy. Piosenka o antenorze to czwarty utwór z płyty Praca u podstaw. Wyróżnia go chociażby użycie sampla z Minecrafta oraz syntezatora perkusji 707. Powstało wiele wersji owego utworu, w tym ta skrócona, spowolniona, oraz tak zwany miks przystępny. Niech nielichą ciekawostką będzie także fakt, iż utwór ten wyróżniony został na kompilacji The Best Of. Co za wspaniałe wyróżnienie. Sam sobie je przyznałem, tworząc oną selekcję najlepszych utworów. Cęk w tym jedynie, iż żaden z nich nie był nigdy wydany. Praca u podstaw to wydane 1 maja 2022 roku, a zatem zaledwie miesiąc po poprzednim albumie. 30-minutowe EP, opatrzone numerem głośności 6, składające się na poniższe produkcje, ruskie onuce, bździ chłod, oda do rozumu i godności, piosenka o antenorze, ostatni drzewietystowy oszust, oraz opowieści z kryminału. Warto choćby wspomnieć o ostatnim utworze. Jest to bowiem ten gniot, którego wysłałem niedługo po mej pierwszej wizycie w kryminale, jeszcze przed tym jak zacząłem myśleć o śmierci metalu się nasłuchawszy. Ruskie onuce zawiera sample z pewnej popularnej rozmowy telefonicznej. Oda do rozumu i godności jest remiksem utworu Oglądajcie skoki narciarskie i zawiera fragmenty nagrania naszego najwspanialszego sportowca. Na okładce płyty widnieje zmanipulowane zdjęcie kosza na śmieci zrobione przy amfiteatrze. Tier 2. Praca organiczna to swego rodzaju auxilium do pracy u podstaw, albowiem jest to jeno szereg remiksów i alternatywnych wersji utworów z płyty podstawowej. Oba albumy z antologii pracy tworzone były równolegle, dlatego też praca organiczna wyszła zaledwie dzień po tejże u podstaw. Zawierała ona także kilka zrekompilowanych i zmanipulowanych utworów z innych, poprzednich płyt, a także debiut kompozycji Lubonowej, to będącej tak naprawdę remiksem niewydanego wtedy jeszcze B-side'a z sesji pracy u podstaw, myślnik Potopu. Okładka jest tym samym, co w przypadku pracy u podstaw, lecz występuje ona w zmienionych barwach. Wydanie dwóch EP w takiej stylistyce to naturalnie nawiązanie do pewnego Siła Pędzowego zespołu, lecz dobór kolorów był w tamtym przypadku zgoła odwrócony. Każde wydawnictwo od TMP opatrzone jest swym numerem głośności. Jest to zwyczajnie numer danego wydania z kolei, wszystkie głośności uporządkowane są chronologicznie. Na przykład praca u podstaw to głośność 6, organiczna to 7, radosna twórczość to głośność 13 i tym podobne jest to także nawiązanie do pewnego penisowego zespołu. Jednakowoż tamten opisuje każde swe wydanie jakże lewacką numeracją Halo. Ukazały się jedynie dwa wydania TMP nieopatrzone numerem głośności, singiel Wafan oraz Z radosnych uliczek powiastka Wielce Radosna.
Głośność 10 lub 10 D, Deluxe Edition, muzyka do bycia ciućkanym w świecie zewnętrznym jest najbardziej na odwal się zrobioną płytą TMP. Jej sesje twórcze wyglądały tak, że zestawiałem ze sobą w nielichej juxtapozycji niełączące się wcale dźwięki i myślałem, że muzykę tworzę, a tak naprawdę how jeno byłem robiłem. Z 13 lub 15 utworami w wersji D oraz runtime'em wynoszącym w zależności od edycji 55 lub 64 minuty album ten jest jawną apoteozą iścia finość, a nie jakość. Album ten wydany został w trakcie wielkiego dropu nubijskiego, kiedy to ukazało się 5 głośności w ciągu 5 dni. Jako i też słychać. Efektu nie ma, facet nie zaskoczył. Warto także wspomnieć, iż album ten ma nielichy lore, albowiem jest on tak zwanym concept albumem i opowiada historię Ildefonsa Bożodennego, wspaniałego wojownika będącego pana Wołodyjowskiego kopią, ludka pseudonim Likurg, herbu żołądź, któren wyrusza na Sicz Zaporoską, co by się z kozakami zbratać i bić Turka, któren to turaz go w dupę ciućka. Co za fabuła, wciąż lepsza niż wiersze Baczyńskiego. Z głośnością 10 wiąże się też jedna rzecz, która koincydentalnie ciekawsza jest od samego albumu. W trakcie nazywania utworów, pierdolełem się w słowie beznadziei myśląc, iż pisze się to z J przed I. Autor kompletnie się nie zna. Potop to utwór, któren po raz pierwszy ukazał się na pracy organicznej, lecz powstał nieco wcześniej, w marcu 23 roku. Jest to utwór typowo industrialny, brzmiący jakobyś chujem w patelnię walił, uprzednio głowę do pralki włożywszy. Inspirowany był on nieco utworem ministry The Land of Rape and Honey. Powstały jego dwie wersje, oryginalna, oraz ta z dopiskiem Trąbko Music Productions. Z tego co pamiętam, ta trąbkowa powstała najpierw. Został on użyty w intrze odcinka o tytule tym samym, co i utwór. Czasy zamierzchłe. Na okładce głośności drugiej, Metalurgii, a zatem albumu z Anno Domini 2020, widnieje zdjęcie jakowegoś hałowatego lasku w Minecrafcie. Ponieważ zdjęcie to zrobione zostało na serwerze, który już zlikwidowany został, nie ma opcji znalezienia jego lokalizacji, a zatem sit tejże lokacji Lost Media był został. Może ktoś zrobi takie poszukiwania jak ze zdjęciem pack PNG, kto wie. Powracamy do ciućkania. Super. Już wolałbym chujem mieszać ciasto, niż słuchając ciućkania wyjść na miasto. Na utworze opowieść jednego kubka, a zatem drugim gniocie na płycie w odbycie, użyłem szeregu G efektów dźwiękowych, które miały nadać nielichego tragizmu utworowi, chyba tylko takiego, że jest taki tragiczny, że się go słuchać nijak nie da. Użyte tam zostały choćby sample z One Man One Jar, śmiesznej piosenki z Two Girls One Cup, a także fragment popularnego filmu Czeczklir, czyli nagrania z wojny w Czeczenii, w którym to grupa Czeczenów znęca się nad rosyjskim żołnierzem. W pewnym momencie podrzynają mu oni gardło, po czym słychać, jak Rusek próbuje oddychać, z bardzo wyraźnym dźwiękiem powietrza wychodzącego z dziurawej tchawicy, dusząc się przy tym własną, bulgoczącą krwią. Co za super piosenka, zabawa dla całej rodziny. Pora na coś odrobinę lżejszego. Co może być zatem lżejsze od zbrodni wojennych? Ruchy ani je. Jest tak, albowiem w poszczególnych utworach TMP usłyszeć można powracający szereg nut, które z rzynką jest od pewnego wielce penisowego apolitycznego zespołu. Jest to nawiązanie do pewnej siła penisowej płyty, gdzie ów motyw usłyszeć można w kilku utworach, w tym przede wszystkim w tym jednym, wiecie którym. Motyw ten pojawił się na prawie każdej głośności od GEU 12. I pojawia się głównie na końcu ostatniego utworu na płycie. Akcent penisowy współgra niejako z akcentem niepolitycznym, o którym wspominać mi niełatwo. Na Metalurgii pojawił się utwór o wiele mówiącym tytule Jebany znak zapytania. W oryginale brzmieć miał on Białej Rozy, tak wiem ju urent. Cicho tam, lecz ponieważ gdy wpisywałem oryginalny tytuł w języku sowieckim,
coś się dupcyło i wyskakiwały jedynie znaki zapytania, albowiem najwidoczniej pliki utworów nie wspierały tegoż psiego alfabetu. Nic to, powiedziałem, i zmieniłem tytuł na ten finalny. Drzewietystowi oszuści to bardzo ważna postać w uniwersum loru TMP. Nikt nie wie, czym są, zostają oni wspomnieni jedynie w dwóch utworach. Pierwszy i ostatni drzewietystowy oszust, na głośności odpowiednio 5 i 6. Może drzewietystowi oszuści są jak Żydzi, wszystkim sterują i za wszystkim stoją. Jeśli tak, można z nich mydło zrobić. Ich nazwa jest nawiązaniem do utworu Amethyst Deceivers zespołu Coil. Oszuści mogą być powiązani z dźwiękami z Odwiertu Kolskiego oraz utworem Siedmiogłowa Hydra Lernejska. Niedługo po wydaniu muzyki do bycia ciućkanym szybko zdałem sobie sprawę z badziewności owej płyty i zacząłem zwolna koncypować nad tworzeniem kolejnej, tym razem może niedobrej, bo żaden gniot TMP dobry nie jest, lecz chociaż co najmniej takiej, którą słuchać się da. Wymyśliłem kolejny wielki koncept album, tym razem będący double albumem, czyli wydawnictwem dwupłytowym. Nadszedł wtedy pomysł naszej lewackiej przyszłości, lub naszego lewackiego świata, płyty opowiadającej o zniszczeniu Ziemi przez lewacyzację światowych struktur władzy oraz jej przejęcia w ręce despotycznego Jonasa Trysiura, którego działania doprowadziłyby do globalnej katastrofy nuklearnej. Jest to zatem album inspirowany autentycznymi wydarzeniami, a dokładniej popierdolonymi rządami Nikity Siergiejowicza Chruszczowa, który za wszelką cenę dążył do niszczenia kapitalizmu nawet kosztem użycia broni atomowej. Album jednak porzucony został, a część pomysłów z jego procesu koncepcji użyta została w trakcie gniecenia następnej płyty, Radosnej Twórczości, która także okazała się być wydaniem dwupłytowym. Tier 3. Rok 2021 nie przyniósł dla projektu TMP nic nadrowocnego. Jedynym wyjątkiem była płyta piosenki w umiarkowanym tempie, część pierwsza. Dopiero pod jego koniec przedsiębrałem prace koncepcyjne nad kolejnym niby albumem. Miał być on odejściem w stronę muzyki typowo elektronicznej, przeto album tytuł muzyki house przejąć miał. Na poczet albumu powstał ostatecznie cały jeden, słownie, jeden, utwór, który później znalazł się na faktycznie następnym albumie TMP, piosenkach w umiarkowanym tempie, części drugiej. Wpis jako Żydo ciekawy. Między 12 a 23 grudnia roku dla Boga 2019 powstawał najpierwszy pełnoprawny album TMP, nazwany TMP CBTEP. Miał on opiewać na zaledwie 4 utwory, intro, zegary, nutrie, oraz utwór poniekąd tytułowy, CBT, z całością osiągającą łącznie 21 minut playtime. Gdy pożal się Boże prace nad onym extended playem zakończone zostały, wpadłem na prawie wielce, a sprawiedliwy pomysł, co by ten album jako żywo wydłużyć, nielichę gołci z jego playtime'u robiąc, rozciągając jego moszne do rangi long playu, złożonego z 11 utworów, osiągających łącznie 69 nice minut ciągłego dewastowania uszu słuchacza bitami muzyki szatanistycznej technometal. Ostatecznie LP przyjął miano propozycji i podania i wydany został 08.01 roku 20 na nazwie głośności pierwszej egzystując jako debiutancki gniot TMP. Utwory z CBTEP w formie niezmienionej zostały zainkorporowane do finalnej wersji płyty. OVP, nigdy przeto nie wydane, przyjęło nazwę głośności 0, to prawie jak rok 0. Będąc przy propozycyjnym podaniam wspomnieć można o intrze utworu Freddy i Gąbki, czyli tym, co w tle słychać, intrze dziwnym niczym rok 1647, pliku jako mrzyt dźwiękowym, dziwacznym doprawdy a durnym, którego użyłem tylko w tym jednym przypadku, po czym usunąłem go byłem, tak było, i którego nigdy nie odzyskał był. Był to jeden z dzikich shitpostów muzycznych, które jeszcze zanim sobie FL Studio z podejrzanych i średnio legalnych źródeł pozyskałem. W Audacity zrobiłem byłem, rozmaitymi ustawienia się jak debil nielichy bawiąc, łącząc to, dla Boga, z sound efektami z Jezuchickie Eurotrack Simulatora 2.
klauzula sumienia nie pozwala mi wspominać o tym w PiSie. Muzyka, jaką znamy i o jakiej mówić możemy, dzieli się na dobrą i na złą. Ewidentnie TMP po stronie tej złej stoi, a to li czasami znajdują się w historii onego projektu muzycznego szeroko pojęte nawiązania i referencje do muzyki autentycznie dobrej. Widać to na przykładzie akcentu penisowego, nie widać tego na przykładzie akcentu niepolitycznego, natomiast warto się również pochylić nad dwoma utworami, nad cyrkielżerkiem z piosnk w umiarkowanym tempie, części drugiej, oraz intermisją z Nowej Metalurgii z 2022 roku. Oba te utwory łączy bowiem bardzo podobny w obu przypadkach pattern dramowy, który żywcem zerżnięty został wprost z wielce politycznego utworu One Złodziei z Metaliki, czyli najlepszego utworu z najlepszej płyty w historii muzyki szeroko pojętej. Oto fragmenty utworów TMP, które ów pattern perkusyjny zżynają. Głębokie przypieczenia to szereg nieznanych zgoła produkcji muzycznych tworzonych na jakiś czas przed spiraceniem sobie FL Studio, tworzonych mniej więcej od września do grudnia roku bożego 2019. Były one nagrywane w Audacity i zawierały zwykle me kontrybucje głosowe nagrywane bardzo blisko mikrofonu. Ów sposób nagrywania ich powodował, iż ni mniej, ni więcej przesterowane były one siła, przeto słuchać je chatko było. Czasem, gdy FL Studio pozyskał był, przypieczeń powstawało coraz mniej, aż gdzieś w odmętach połowy roku 2020 totalnie przestałem one produkcje brnąć, skupiając się na zwykłych i tak niezbyt dobrych utworach TMP. O sukcesie projektu TMP świadczyć może niezawodne wykorzystanie wybranych produkcji muzycznych w jednym z Hallandży na zaprzyjaźnionym kanale żydowskim Polish Gaming. Filmie, w którym gościnny występ widzom serwuje sam Jurand ze Spychowa Górnego z kanału Jurand ze Spychowa Górnego, który to film, będący gameplayem z jakiegoś tam Star Treka, czy tam innego Starfielda, czy innych Gwiezdnych Wojen kosmicznej floty żydowskiej, głównie kierowany jest na rynek eksportowy, nie można zatem nie wspomnieć o wielkim sukcesie aktualnej partii rządzącej, która poprzez odpowiedni soundtrack wzbogaciła widzom zawartość filmu onego, siejąc postrach wśród zachodnich imperialistów swym entertainmentem jakości jako mżyt najwyższej. Ejekcje TMP, które zostały użyte to m.in. utwór Gott ist tot w wersji krzyżackiej, oraz analny cud bożonarodzeniowy ze skleconym na kolanie fragmentem pieśni o rycerzu małym, granej jako żywo od tyłu. Plik CV1. OGG był jednym z popularnych minecampowych cave soundów, które niegdyś, gdzieś koło Anno Domini 2019 skompilowałem, tak było, na poczet, Jezuchikę, własnego, shitpostowego teksturpaka, który podmieniał dźwięki w grze na takie zrobione gębą mą, co w sumie retrospektywnie cringe'owe dla mnie teraz jest, lecz było jawną apoteozą hilaryzmu, gdy krowa w grze mówiła, że jest krową. Boki zrywać. Cave 1 był jednym z tychże dźwięków, i został on później użyty w utworze Nutrie na debiutanckim albumie TMP, propozycji i podania, głośności pierwszej. Jeszcze drobna dygresja zupełnie z icebergiem niezwiązana, coś jak Filibert albo Filidor dzieckiem po trzeci, propozycja podania, pierwszy pełnoprawny gniot TMP, mający, 69 minut, zajął mi nieco poniżej miesiąca, co by go stworzyć. Pracę zacząłem 12 grudnia 2019 roku, zaś album wydany został 8 stycznia 2020. Ostatni album, złożona z trzech części, nazwana wielce oryginalnie trylogia, mająca playtime dłuższy jedynie o kilka minut, zajęła mi prawie równy rok. Pracę rozpocząłem bowiem 10 grudnia roku 2022. Skończyłem zaś tworzyć go 25 listopada roku 2023. Jeden powie, że to przywiązanie do detali i iście w jakość, nie w ilość. Ja twierdzę, że to lenistwo, a że to moja własna muzyka, czyli mam rację, to, dla Boga, mam rację. O nie.
to ten wpis. Wszystko, tylko nie ten wpis. Już wolałbym przeczytać w całości dorobek literacki wielkiego poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, niż omawiać ten zapomniany przez Boga wpis. Ogółem, piosenka o Winicjuszu to utwór, który powstał w roku 22, w trakcie sesji tworzenia radosnej twórczości. Jako ciekawostkę dodaję, iż stworzyłem go tego samego dnia, gdy skończyłem czytać Quo Vadis Seniora, stąd też tytuł, piosenka o Winicjuszu, lub piosenka o Patrycjuszach, lecz ku tej pierwszej nazwie zawsze się skłaniałem. Mimo, iż został on dostatecznie ukończony, nie pojawił się na żadnym albumie TMP. Stan rzeczy taki podłoży swy ma, całe te, w użyciu w utworze moich skromnych kontrybucji głosowych, i to nie w takiej formie, w jakiej czasami się zdarzają, na przykład poprzez rozmaite sample, o nie. W przypadku Winicjusza bowiem mówić może mo, o bozicku jezusicku, pełnoprawnej próbie zaśpiewania tekstu lirycznego idącego razem z muzyką. Warto nadmienić, że pomimo tego, że utwór nigdy nie pojawił się na żadnym albumie, na takiej trylogii można było usłyszeć kilka kolejnych niespotykanie złych kontrybucji wokalnych, na przykład przy lamencie Harwampa. A uwaga update, po angielsku upadate. Kiedy te słowa piszę, piosenka o Winicjuszu zjawiła się jako track drugi albumu Utwory Niewydane, będącego kompilacją gniotów, które nigdy wcześniej nie ujrzały światła dziennego, a były już albo skończone, albo w trakcie tworzenia i nigdy z onego etapu tworzenia nie wyszły. Wpis jakomżeż ciekawy, wielce penisowy i boży. Matematyka jest domniemanym albumem Tomko Music Productions, które nigdy nie istniał. Jego okładka oraz tracklista powstały w roku 2021 jako część, uwaga, projektu na informatykę, lecz album nigdy światła dziennego nie ujrzał, oraz żaden z widocznych utworów nigdy nie powstał. Taka to fantomowa głośność. A i taka ciekawostka, w ramach tego samego projektu stworzyłem także te dwie ilustracje, owe jawne NFT Boże, za które, jeśli mnie pomylone dwie szóstki dostałem. Zapraszam na pierożka. Wydany w ramach części drugiej piosnk w umiarkowanym tempie Cyrkiel Jerk, wokół którego krążył również jeden z poprzednich wpisów na tymże icebergu dupowym, miał rozmaite aranżacje wstępu samego utworu, które zachowały się jako bardzo skrócone pliki dźwiękowe. Od początku jednak zauważyć można, iż utwór miał się rozpoczynać od sampla z popularnego Pawła Jumpera. Paweł będzie skakał. Chyba rzeczywiście! Pliki te znalazłem byłem przez przypadek, wśród folderu z nagraniami dźwiękowymi z samego Eiffela. Gdyby nie to, owe rozmaite wczesne wersje intra Cyrkiel Jerku zostałyby bezpowrotnie zgubione, niczym. Tier 4. Najbardziej prominentny case Lost Media w przypadku całego wątpliwego dorobku muzycznego TMP. W roku pańskim 2021 powstało niewiele produkcji muzycznych. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy był brak motywacji w przypadku moim i mego lenistwa. Hehe, lenistwa. Znacznie bowiem wpieprzyłem się, kiedy cały mój dorobek 15 minut, który włożyłem w jeden utwór muzyczny, zniknęło jak, nie przymierzając, szansę na budowę znośnego państwa przy wyborze aktualnego ministra pracy, rodziny i polityki społecznej, oraz, tfu, ministry równości, ministra, ja jebę, co za nowomowa. Innymi słowy, w przypadku onego jednego utworu, podczas jego tworzenia w pewnym momencie zdechł mi prąd i cały utwór poszedł się, to znaczy poszedł w niepamięć. Ponieważ nie wiedziałem, że FL Studio robi backupy, utwór ten stracony został bezpowrotnie, kurica wodna. Warto nadmienić, iż utwór ten wykorzystywał sample, z, dla Boga, kuców z Bronxu, czyli umiarkowani kiedyś i mało dziś śmiesznej serii autorstwa Dema 3000. Ciekawostka, zupełnie z niczym niezwiązana jest taka, że popularny ropuch, tak, ten ropuch, ów szczur boży, nazwany został po jednym cudaku Sonego Radosnego jak drzazga w cewce moczowej serialu.
Czy ktoś jeszcze ową nikczemną animowaną serię pamięta? Jezusike, że też coś takiego mnie potrafiło bawić. Które pojawiło się na Metalurgii, powstało dużo wcześniej niż jakikolwiek utwór TMP. W zasadzie piosenka ta predatuje jeszcze początek posługiwania się przeze mnie aliasem TMP, co jest ewenementem dość sporym. Jeśli mnie pamięć nie myli, to powstał on w 2018 roku, lecz data jego powstania może być jeszcze wcześniejsza. Został on utworzony, uwaga, nie w jakimś ukraińskim FL Studio dla lamusów, o nie. Powstał on na antycznej stronie Baton Base, którą odkryłem, co ciekawe, poprzez lekcję informatyki, albowiem jeden z projektów w podstawówce opiewał na utworzenie jakiejś piosenki na owej stronie, po czym nagranie jej w Audacity i wyeksportowanie jej w formacie MP3. Co za gniotowaty format tak przy okazji. Nie używajcie nigdy MP3 tylko FLAC albo WAVE, proszę ja was, MP3 jest bardzo inwazyjnie stratne. Tak czy siak, utwór, który pojawił się na Metalurgii jako z tego co pamiętam, jest zupełnie innym utworem, niezwiązanym z tym, który powstał w szkole. Innymi słowy, ten, który powstał na poczet projektu szkolnego, to kolejne Lost Media, Kurica Wodna. Kilka dni temu, zainspirowany tworzeniem onego icebergu, postanowiłem ową stronę odwiedzić, co by sprawdzić, czyli działa, i po blisko półgodzinnym troubleshootingu, w końcu udało mi się ją wczytać, na, uwaga, przeglądarce Microsoft Edge. Niestety, nie odnalazłem presetów, które zostały użyte przy utworze Wu, mimo iż gdzieś przez bitą godzinę zapluwałem się, próbując znaleźć kostki sonymi lupami. Sporą dystrakcją był dla mnie także hilarystyczny piano roll z ekstremalnie nieintuicyjnym rozkładem klawiszy i kilkoma predesygnowanymi dźwięki. Z innych rzeczy, zupełnie nie pamiętałem, że ta strona była dla piesków. Spójrzcie jeno, co za pseudoedukacyjna papka dla dzieci. To elementarne, że as we speak, tworzone są nowe głośności TMP. Projekt ten jest niemal w perpetualnym stanie tworzenia nowych gniotów, świeżych utworów składających się na głośności. A teraz bardzo smętna i zwracająca uwagę na upływ czasu oraz moje lenistwo ciekawostka. Kiedy stworzyłem ten iceberg, najnowszą głośnością było, uwaga, ciućkanie. W tworzeniu były wtedy paralelnie nowa Metalurgia i radosna twórczość. Gdy zacząłem tworzyć film tłumaczący ten iceberg, najnowszą głośnością był modernizm. Byłem wtedy w trakcie tworzenia pięknej epoki. Teraz, gdy ten iceberg kończę, tworzona jest kolejna głośność, której nazwy tu nie pomnę, głównie dlatego, że jeszcze się na żadną nie zdecydowałem, choć mam dwa pomysły. Tempus fugit, uguły. Entry, które sobie wpisałem od tak, dla jajec, gonadotropin. Aktualnie Tomko Music Productions nie ma żadnego kanału na YouTubie, a wszelkie uploady dostępne są albo tutaj, na tym kanale, albo na moim drugim kanale, tym, którego nazwy tu nie pomnę, albowiem gdy go tworzyłem 10 lat temu wpadłem na bardzo światły pomysł, co by swoimi autentycznymi personaliami go opatrzyć. Jest też oficjalny profil TMP na dość hałowatej stronie SoundCloud, chyba raczej SoundCloud Lemao, gdzie wrzuciłem 3 ze swoich utworów, co wywołało poruszenie wśród botów, albowiem mają one nawet po kilka lajków. I tak, określenie boty jest tu zasadne, albowiem gdy wszedłem na profile owych domniemanych ludzi, którzy dali lajka moim gniotom, zdecydowanie sprawiali wrażenie bycia bardzo sus, przeto muszą to być ni mniej, ni więcej jak boty, lajkujące losowe utwory. Nie mam zresztą pojęcia w jakim celu. W historii tomkijskiej produkcji muzycznej zjawiło się kilka utworów, które, pomimo iż były mniej lub bardziej skończone, nigdy nie pojawiły się na żadnej głośności. Było tak z piosenką o Winicjuszu, wyrobem muzykopodobnym, czy Perygeum Mix z piosenki o Hefalumpym. Niektóre z nich pojawiły się na Pikusiu pierwszym, utworach niewydanych, lecz fate pozostałych wciąż nieznany jest, a nigdy nieukończonych szkiców utworów z każdą głośnością jeno przybywa. Może kiedyś wyjdą kolejne Pikusie, może nie, nie wiem całe te.
Gdy nagrywałem, byłem, tak było, pewnego popularnego kapitana, co by go nielegalnie na wodzu imperatorzy zasamplować. Usunąłem kilka wypowiedzi samego Zbluta, w tym, przede wszystkim, kiedy ten wzywa do odpowiedzi, pewnego, tutaj, można tak powiedzieć, ucznia. Wypowiedzi te zostały wycięte jeszcze w Audacity, przeto niemożliwe jest ich odzyskanie, secz. Tir ostatni. Wytaczamy, panockowie, działa rzekłbym najstroższe. Co, jeśli powiedziałbym waszmościom, że muzyka do bycia ciućkanym nie jest jednak najgorszą głośnością? Pomyślcie o tym jeno, szlachcice, albowiem tak być może być, tak być. Są od tego albumu głośności, wierzcie lubo nie, jeszcze gorsze, na przykład część pierwsza piosnk w umiarkowanym tempie. Ciućkanie było albumem z fabułą, przekazywaną poprzez mód poszczególnych utworów oraz ich tytuły, i stało się nielichym cornerstone'em dla takiej na przykład radosnej twórczości, albowiem, gdyby nie ciućkanie, nie byłoby lewackiej przyszłości, a ona nie przeobraziłaby się w trakcie faz koncepcyjnych w twórczość, ni mniej, ni więcej, jak radosną. Słowem, ciućkanie nie było albumem z gruntu badziewnym, jeno przerostem formy nad treścią, oraz zdecydowanym pójściem w ilość, a nie w jakość, o czym świadczy zaledwie miesięczny okres produkcyjny płyty. W jednym z poprzednich wpisów wspomniałem o tym, że wybrane gnioty muzyczne nie wrzucam jedynie na ten kanał, na którym go, moi druzia, oglądacie, jak, nie przymierzając, skoki narciarskie. Jako outlet do swoich piguł wykorzystuję także swój drugi kanał, ten od telefonów, którego nazwy, zaś nie pomnę, jest to Anatoli na tyle popularny, że da się go znaleźć. Wrzuciłem na niego kilka swych ejekcji muzycznych, w tym remix z dzwonka Futuristico z Nokii, który to remix nagromadził po czasie pewnym przeszło 1000 wyświetleń. Jest to przeto today najpopularniejszy utwór TMP, jeżeli chodzi o jego światowy reach. Wchodząc w statystyki onego uploadu, zobaczyć można, iż największą popularność święci on w Indiach i Bangladeszu, czyli jest srogo, Tatarczuki gibią się do TMP. Z innych ciekawostek, trzecie miejsce pod względem rynku zbytu onej produkcji zajmuje Rosja Sowiecka. Maszyna Rabotajet, filmy Botujet. Dziadia Putin jest dumny. Nawalny też, a nie, czekaj. To prawda. W 1994, kiedy miałem minus 11 lat, powstał pierwszy album zespołu, będący nielichym take'iem na pierwszym demie produkcji, wydanym na kasecie, które wyszło pod koniec 1983 roku, kiedy miałem minus 22 lata. Tak było. To elementarne, że to entry jest prawdziwe. Dlaczego miałoby nie być? To bowiem oczywiste, że... Jan Weichart Wrzesowicz. Artykuł Dyskusja. Czyta edytuj kod źródłowy wyświetl historię. Narzędzia. Jan Weichart Wrzesowicz, Jan Weichart z Wrzesowic, data i miejsce urodzenia. Po 1623 Wrzesowice, data i miejsce śmierci. 28 sierpnia lub 10 września 1656, okolice Lubrza, przyczyna śmierci. Zabity podczas próby ucieczki w trakcie bitwy Zawód, zajęcie. Żołnierz. Generał major Jan Weichart Wrzesowicz, czes. Jan Weichart z Wrzesowic, ur. Po 1623, zm. 28 sierpnia lub 10 września 1656, czeski hrabia, oficer szwedzki w stopniu generała majora. Jeden z dowódców w trakcie szwedzkiego potopu. Dokładna data urodzenia Wrzesowicza jest nieznana, jednak nastąpiło to po roku 1623.